Jak się Państwu wydaje, czy możliwa jest kontemplacja, medytacja w biurze, na ulicy, w autobusie, w tramwaju, a w galerii handlowej? Zapraszam na rozmowy o miłosierdziu. Ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin, pokój dobro. A jest z nami siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Witam serdecznie, siostra. Witam Ojca, szczęść Boże, witam Państwa. Proszę siostry, kiedy mówimy słowo kontemplacja, medytacja, to często od razu się przenosimy do klasztoru klauzurowego, kontemplacyjnego. Niektórzy myślą o religiach Dalekiego Wschodu. Czy słusznie? Rzeczywiście życie kontemplacyjne kojarzy się z odosobnieniem, odejściem od świata, z modlitwą. I słusznie, dlatego że to są warunki, które sprzyjają kontemplacji. Ale życie siostry Faustyny pokazuje, że kontemplacja możliwa jest wszędzie. Nie tylko w kaplicy, nie tylko na modlitwie, ale w pracy, w codziennych obowiązkach, po prostu wszędzie. Właśnie dlatego, że istotą kontemplacji nie jest odejście od świata, ale miłosne przebywanie w obecności Boga. Nim tę prawdę pojęła sama siostra Faustyna, najpierw chciała iść do klasztoru kontemplacyjnego, opuścić nasze zgromadzenie. Wtedy ukazał się jej Jezus bardzo cierpiący i powiedział: ty mi zadajesz taką boleść, jeżeli wystąpisz z tego klasztoru. Po 10 latach znów chciała wystąpić z klasztoru, tym razem, żeby założyć klasztor kontemplacyjny, aby spełnić życzenie Jezusa, by powstało takie zgromadzenie, które będzie głosiło i wypraszało miłosierdzie dla świata. I tym razem Pan Jezus nie pozwolił jej odejść. W naszym zgromadzeniu pozostała do śmierci. Między innymi właśnie po to, żeby pokazać, że kontemplacja nawet na szczytach możliwa jest w każdym powołaniu, w szarej codzienności, nawet przy bardzo prozaicznych obowiązkach. Skoro kontemplacja jest możliwa wszędzie i może każdy ją przeprowadzić sobie, to powiedzmy, co to jest kontemplacja? Słowo kontemplacja w życiu religijnym oznacza przepojone miłością przebywanie w obecności Boga. Kontemplacja jest modlitwą, która wyklucza długie rozumowanie, co jest charakterystyczne dla medytacji czy rozważania, i wyklucza też mnogość uczuć, co jest charakterystyczne dla modlitwy uczuć. Po prostu jest prostym spojrzeniem na Boga, połączonym z uczuciem podziwu i miłości. Chociaż akty kontemplacji czasowo mogą być bardzo krótkie, to jednak pozostawiają bardzo głęboki ślad w życiu duchowym człowieka, ponieważ dają głębsze poznanie Boga, prawd objawionych, samego człowieka, zapalają do wielkiej miłości Boga i człowieka, a także wlewają jakąś odwagę do pełnienia nawet bardzo trudnej woli Bożej. Kontemplacja nie jest zarezerwowana dla grupy osób żyjących w klasztorach kontemplacyjnych czy jakoś uprzywilejowanych, ale jest dostępna właściwie dla każdego chrześcijanina, ponieważ to wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia kontemplacji, otrzymujemy w sakramencie chrztu. Oczywiście w zalążku, cnoty, wlane, dary Ducha Świętego, ale rozwój tych cnót, tych darów Ducha Świętego sprawia, że dojrzałym owocem właśnie tego sakramentu jest modlitwa kontemplacyjna. Mówimy tutaj o tak zwanej kontemplacji nabytej, która jest osiągalna siłą ludzkiego ducha przy współpracy z łaską Bożą, ale jest jeszcze tak zwana kontemplacja wlana. Ona jest darem Boga i występuje po bardzo bolesnych oczyszczeniach duchowych, tak zwanych biernych nocach. I ten dar otrzymała siostra Faustyna, dlatego w dzienniczku pozostawiła nam bardzo piękne opisy modlitwy kontemplacyjnej. Mówimy o kontemplacji, a święta siostra Faustyna praktykowała kontemplację w codzienności. I tego się uczymy w Szkole Duchowości Świętej Siostry Faustyny. Na czym ona polega? Kontemplacja w życiu siostry Faustyny rozciągała się na całe jej życie, ponieważ ona, poznając Boga w tajemnicy miłosierdzia, odkryła, że w duszy czystej żyje Bóg. I dlatego, żeby oddawać się kontemplacji, nie musiała iść do kaplicy na modlitwę, ale wszędzie, gdziekolwiek przebywała, łączyła się z Bogiem. Napisała w dzienniczku, że jej dusza jest wspaniałym ogrodem, w którym przebywa ze swoim Stwórcą. Jest żywym tabernakulum, w którym przechowywana jest żywa hostia. Do takiego przestawania z Bogiem w głębiach swojej duszy zachęcał ją Jezus. Pouczał ją, że tylko grzech ciężki wypędza Jego z duszy, że więcej jej powie w głębiach duszy, ponieważ tam nic nie przeszkadza Jego działaniu. Zachęcał ją do tego, by łączyła się z Nim właśnie przez miłość, by swoje codzienne prace, modlitwy, cierpienia, umartwienia łączyła właśnie z Nim.
Siostra Faustyna, posłuszna tym wskazówkom, właśnie kontemplację uczyniła zasadniczą treścią swojego życia. Napisała, że nie traciła świadomości obecności Boga, nawet przy zajęciach, które wymagały dużej uwagi. Zawsze była obecna z Bogiem. Pięknie napisała. Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym towarzyszem. Czy siostra Faustyna podpowiadała jakąś praktykę, która by pomogła nam w takiej kontemplacji Boga w codzienności? Właściwie praktyka, którą stosowała siostra Faustyna, przypomina modlitwę nieustanną, znaną w historii Kościoła, zwłaszcza wschodniego, która polegała na tym, że jakiś akt strzelisty, to znaczy krótką modlitwę zaczerpniętą z Pisma Świętego, wiele razy powtarzano w ciągu dnia, na przykład: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Siostra Faustyna na miesiąc obierała sobie jakiś akt strzelisty, albo z Pisma Świętego, albo ułożyła go sama, intencje, i przy pomocy tego aktu w sposób bardzo świadomy łączyła się z Jezusem żyjącym w jej duszy. Kiedy chciała zrezygnować z tej praktyki, to Pan Jezus jej nie pozwolił, bo wiedział, jak wielką korzyść odnosi dusza właśnie z tak prostej praktyki. Zresztą siostra Faustyna sama napisała, że ta praktyka daje jej dziwną moc, ponieważ serce złączone jest z tym, którego pragnie, a wszystkie działania regulowane są miłosierdziem. A co trzeba zrobić, żeby być osobą kontemplatywną w codzienności? Przede wszystkim trzeba bardzo szczerze i konsekwentnie prowadzić życie duchowe. Trzeba też, czego uczy siostra Faustyna, odkrywać tę rzeczywistość, o której pisze święty Jan w swojej Ewangelii, to znaczy obecność Boga w swojej duszy. Okazuje się, że Bóg jest bliżej niż drugi człowiek, że żyje w nas. Odkrycie tej rzeczywistości przynosi wielką radość, ponieważ zaspokaja dwie najgłębsze potrzeby człowieka: pragnienie miłości oraz poczucie bezpieczeństwa. I właśnie odkrycie tej prawdy jest po prostu konieczne do takiej praktyki kontemplacji w życiu codziennym. Ale oprócz tego potrzebna jest asceza. Konieczne jest oczyszczenie duszy. I to nie tylko z tego, co jest grzeszne w człowieku, ale także z tego, co wnosi świat zmysłów i twórczego intelektu. Bo chodzi o to, żeby jak najpełniej wejść w świat wiary. Tylko w świecie wiary możliwa jest ta modlitwa wyższa, modlitwa kontemplacyjna. Tą drogą szła siostra Faustyna, jest ona przetarta. I kontemplację może osiągnąć każdy człowiek, nie tylko ten, który żyje w klasztorze, ale także w świecie. I właśnie za tę nadzieję, którą siostra nam wlała w tym ostatnim zdaniu, że mimo, że żyjemy poza klasztorem klauzurowym, mimo, że żyjemy w tym szybkim świecie, możemy kontemplować Boga. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Pokój i dobro.